Tu jest ten trading post? Tak, chyba tu. No dobra, ja wiem, że ten trading post nie działał przez jakiś czas, chociaż ja pierwszy raz odwiedzam ten trading post, choć generalnie coś tam do niego mi się już liczyło, jak tam troszeczkę gierkowałem coś. O, nie? Ale to też chyba fajnie w ogóle pokazuje taki zamysł tego systemu, nie? Ja tutaj pierwszy raz idę, ja teraz pierwszy raz się interesuję, dobra, trading post, co to jest, zobaczmy to. A ja samą grą, po prostu tym, że grałem, że coś robiłem, ja już jakby gdzieś tam miałem progresję w tym systemie, nie? Te 30 questów, to ja totalnie sobie w tle, jak grałem w RPGa, ja sobie po prostu przy tym święcie, tam ten Lunar Festival, po prostu zbierałem te monetki, no i mi wskoczyło, nie? 30 questów, nie? I teraz zobaczmy to, tak dokładnie się temu w sumie od tego zacznijmy, że się tak przyjrzę. To jest nowy w ogóle Adventure Guide. To wygląda tak jak wcześniej. A teraz jak się... Aha! Okej, okay, ciekawe to jest. Dobra, to zakładam, że idę tutaj. Podnoszę to. Dostaję 1100 tego currency. Trader Stender. I co? I... Tour the Trading Post. Mogę już to zobaczyć tak sobie? O? Nie, jeszcze nie mogę. Dobra, bo to gra chyba zakłada, żebym zrobił najpierw tego wstępnego questa. Okej, okay, review the trading post. Read the section about goods. Południowej części Aldor Rise znajdziesz centrum opieki. Nie update'owałem addonów dawno. To jest chyba wszystko, co mogę tutaj powiedzieć. To chyba nie to tutaj miało być. To chyba coś się źle załadowało. Dobra. Every month a new selection of activities will be available to the bravest adventurers. No tak. Okej, okay, czyli generalnie ten cały... to faktycznie będzie w skali miesiąca wszystko liczone. A patrz, jak mnie oszukują. Niby mogę to już otworzyć, a na razie jeszcze nie mogę. Co jeszcze muszę tutaj pogadać z kimś? Tutaj jeszcze coś muszę chyba pogadać. O, to jest ten nowy mount. Jest i on. Ale ja tutaj mam coś... Speak to Valarian. O, tutaj się ukryli. Patrzcie, go ukryli. Okej, okay, czyli tutaj zakładam, będziemy widzieć po prostu mounty jakby na ten miesiąc do zdobycia. To jest Celestial Seed, to jest pierwszy mount, który trafił do Bliss Shopu, jak ten właściwie ujrzał światło dzienne. W dodatku WOTK, przeklętym dodatku, który wprowadził shop, prawda? I właśnie dlatego ludzie go nienawidzą. A tu z kolei New Outfits and Weapons. Okej, okay. Tu z kolei będą wyświetlane po prostu te transmogi i... Znaczy no, transmogi generalnie po prostu do zdobycia. Ensemble Vagabonds Rosy Threads. Nie widziałem tego chyba jeszcze. Ciekawe. Fajnie by było, gdyby dali taką opcję, że klikasz na to tak i ci wyświetla dressing room, ci po prostu otwiera z tym. I ci pokazuje. No dobra, i co jeszcze, żebyśmy zobaczyli? Inventory. Wow, ale mi się tutaj zepsuło, jak ja nie streamowałem. Wszystko mi już netbindy do przewijania działają. A tu, o! O, a tu mamy chyba po prostu całą jakby... całość. No tak, to jest to. A no i tutaj możemy wszystko tak właśnie zobaczyć na sobie. Właśnie to, co mówiłem. Squire's Warhammer. A, ja już teraz mogę, mając to, co mam, 1100, to już mogę coś kupić. I to jest wszystko na ten miesiąc, jeśli dobrze rozumiem. A co to jest? Bandolier? Buck. Aha! Spoko. Dobra, ale to... A to, co to? O kurde, już nie... Wow! Jakie fajne. Dobra, to chyba zaczniemy od tego. Celestial Steeda już mamy. Już mam. Mam ta z shopu, już dawno go mam. Pierwszy mount chyba... Pierwsza rzecz z shopu, jaką dostałem kiedyś. No dobra, to chyba to kupmy. W takim razie zacznijmy od tego. Purchase. A mogę jeszcze tutaj ukryć armor, tak? Damn, jakie zajebiste. Okej. Okay. Kupujemy. No i super. No i tak się kupuje. Dobra, wyjdę z tego na razie. Wypełnię questa, dostaję za to 500. Zakładam, że ten quest jest account wide. I teraz zobaczmy coś, co trzeba byłoby zrobić, żeby ten, żeby dalej jeszcze to zdobyć w tym miesiącu te punkty. O matko, dużo tego jest. Dobra.
Bossy rajdowe. To w ogóle swoją drogą. To działa chyba też na stare rajdy, prawda? 25 raid bosses. To chyba nie jest napisane, żeby z aktualnego kontentu. No, działa. O, proszę bardzo. Okej, okay, spoko. To teraz tak. Ale Mythic Plusy to już trzeba aktualne robić, nie? To, no bo to się nie da za bardzo inaczej. No ale to jest właśnie to, nie? Że po prostu człowiek naturalnie coś robi. A na przykład solo shuffle? A tu są kategorie przecież. Okej, okay, honor zdobyć, to ja już, no już mi się zaczęło. Non-skirmish arena, dobra, no i to jest... Okej, okay, battlegroundy. Teraz mam takie... Mam taką dodatkową zachętę, żeby w skali miesiąca na przykład strzelić sobie 5 battlegroundów, tak tylko, żeby nawet te punkciki zdobyć, nie? PvP World Quest, 1 i to 100 od razu. Fajnie, że jest coś takiego. I co jeszcze? Jakieś konkretne questy są. Love is in the air. Fajnie, tutaj też można patrzeć, chyba tutaj wyświetla też questy generalnie z tego, z danego, no, eventu, który będzie miał miejsce w tym miesiącu. Special. Hatching of the Hippogriffs. Huh. A, i to też fajnie wymyślili, no właśnie. To jest bodajże to, bo Blizzard, nie pamiętam kiedy, chyba w Legionie czy w BFA? Dał do gry mnóstwo takich pojedynczych, takich mini-eventów, co trwają jeden dzień i one właściwie nigdy nie było ich po co robić. A teraz jest po co. I to właśnie chyba był jeden z nich, ten Hatching of the Hippogriffs. Pamiętam, że był też taki jak Great Nomergan Run i to jest jakiś taki bieg wokół Nomerganu czy coś takiego. No znowu, ja nie robiłem większości z nich, bo zawsze miałem takie, no po co, nie? A teraz jest taka dodatkowa zachęta, nie? I to jest właśnie fajne, to jest właśnie coś, co mi się konceptualnie w tym systemie od jego poczęcia podobało. A i generalnie po prostu jak się zdobędzie, no to można powiedzieć, że to jest taki, no jak Battle Pass. No wiecie, ja to nazywam systemem globalnej progresji, to jest to, co w Hearthstone też teraz jest. To za 1000 dostaniemy w tym miesiącu takiego oto słodziaczka. Fajnie, że to zrobili takie coś. Ale to szybciutko, to może tak naprawdę jakby ktoś chciał, to szybciutko można wyfarmić, nie? 15 pet battles. Kurde. Nie tak nie ma po co dalej tego robić przy normalnej grze, w godzinę to się samo nabija. No tak, ale trochę źle moim zdaniem, wiesz, to zależy już, tak? Jakby gracz, no nie wiem, co wali te, co generalnie gra tak więcej na co dzień, to tak, on to będzie naturalną drogą robi. Ale wiesz, duża część graczy gra totalnie casualowo i to jest wręcz, i tam to może być właśnie odwrotnie. Dla wielu graczy to będzie mogło być coś takiego, co... Nawet nie, że to się robi przy okazji, tylko to jest dosłownie, mają takie coś do robienia w tym miesiącu, nie? I to jest znowuż fajne, nie? Można to robić, jak no, wiesz, 1000 punktów za zadania nic za bardzo nie zmieniają. No znowu, zależy jak się gra, tak mi się wydaje przynajmniej, nie? Zależy ile i jak się gra po prostu, nie? A właśnie, ten katalizm trzeba odblokować. Fajnie, że w końcu wpadli na to, żeby wynagradzać za samą grę. Też tak uważam. Też uważam, że to jest jakby, to jest tak naprawdę najważniejsze, co jest w tym trading poście, że po prostu... Co byś nie robił, to jakby w jakiś sposób będziesz miał w głowie tą taką progresję, nie wiem, robisz te Mythic Plusy i nie wiem, zrobiłeś 4 tam w tygodniu czy coś i tam ci nic nie padło, w skrzyni nic nie dostałeś, okej, okay? Ale w jakiś tam sposób się do przodu jednak trochę posunąłeś, w jakimkolwiek tam rozumieniu. Tak mi się wydaje, że to jest fajne dlatego. A jak to będzie dokładnie, jak to wyjdzie, no to zobaczymy, nie? To zobaczymy. Ale konceptualnie cały czas mi się to bardzo podoba.